Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Widzimy się i słyszymy. Ja pana słyszę. Dzień dobry i witam państwa. Ja również pana słyszę doskonale. Co pan myśli o słowach Ryszarda Terleckiego? Pana te słowa zdziwiły, przeraziły, a może rozśmieszyły? No, bardzo źle myślę. Panu Terleckiemu zdarzają się różne takie wystąpienia, chyba nie do końca przemyślane, i mam nadzieję, że teraz tak było, że on po prostu nie do końca wiedział, co mówi. Ale nie wykluczam tego, że to jest wkalkulowane w pewną koncepcję reakcji obozu rządzącego na stanowisko Komisji Europejskiej i Trybunału Europejskiego. Ale powiedzmy po kolei, bo wczoraj w Karpaczu mówił pan Ryszard Terlecki, że jeśli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań radykalnych, i tutaj myślę o Brexicie. Natomiast dzisiaj już na Twitterze powiedział: Polska i była i będzie członkiem Unii Europejskiej, a polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Mówi pan, to może być balon próbny, ale to może być też tylko taka polityczna freudowska pomyłka. Jeżeli pan pozwoli, ja myślę, że to jest proste. To znaczy, obóz rządzący chciał postraszyć Komisję Europejską i Trybunał Europejski, a się sam przestraszył. To znaczy, powiedziano o parę słów za dużo, i Terlecki się z tego wycofuje rakiem, ale słowa padły i próba zastraszenia Komisji Europejskiej Brexitem jest faktem. To znaczy, ona istnieje w przestrzeni medialnej i w świadomości ludzi. Według mnie to jest bardzo groźne zjawisko, bo jeżeli to się połączy razem z wystąpieniami ministra sprawiedliwości, to padają co jakiś czas słowa ze strony działaczy i aktywistów tego obozu rządzącego, coraz dalej idące. Oni przesuwają barierę, która kiedyś była nie do przekroczenia. No, gdyby parę lat temu jeszcze jakikolwiek polityk powiedział, zasugerował wyjście z Unii Europejskiej, to by został natychmiast dymisjonowany przez premiera, przez, nie wiem, przywołany. Ale panie prezydencie, badania, które zrobiono w sierpniu... Mówią i w ten sposób przygotowują opinię publiczną do rozwiązań, które kiedyś w ogóle nie wchodziły w grę. Ja to traktuję z całą powagą. To nie jest śmieszne, to jest głupie, to jest niemądre, ale to jest przede wszystkim straszliwie szkodliwe. Panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, sondaż z tego roku, z sierpnia tego roku, 17% pytanych respondentów odpowiada na pytanie, czy powinniśmy opuścić Unię Europejską? Tak. Dokładnie to samo pytanie zadane w listopadzie zeszłego roku. Wtedy tych, którzy chcieli opuścić Unię Europejską, było ledwie 10-9%. To jest dosyć znaczący wzrost eurosceptycyzmu, powiedzmy. Na szczęście to jest ciągle niewielka część społeczeństwa i to, co tak powiem, broni Polskę przed taką niedoważoną, nieodpowiedzialną polityką, której fragmentem jest tylko wypowiedź pana Terleckiego i pana Ziobry, broni opinia publiczna i to, że 80% Polaków tak naprawdę w różnym stopniu, ale chce, aby... 60%, panie prezydencie, 60%, 62% jest przeciwnego zdania, jak na razie. Ale wszystkie, jeżeli pan sumuje i tych, którzy tam się wahają, to jest dużo więcej. A propos... I to jest to, co nas broni przed takimi niedoważonymi politykami jak Terlecki czy jak Ziobro. A propos straszenia, czy kary, o które wnioskuje Komisja Europejska wobec Polski, pan to uznaje jako element negocjacyjny, czy to jest realne zagrożenie? To jest absolutnie realne zagrożenie, aczkolwiek Komisja Europejska, wnioskując o kary dla Polski do Trybunału Europejskiego, no jeszcze daje czas rządowi polskiemu na wycofanie się z niektórych błędnych zapisów ustawowych, różnych błędnych działań. W tym wypadku chodzi szczególnie o zawieszenie natychmiastowe Izby Dyscyplinarnej. A czasu nie ma, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Uważa pan, że te pieniądze są zagrożone? Te pieniądze mogą być zagrożone, jeżeli rząd polski nie skapituluje, a według mnie oni już szyją białą flagę. Jeśli nie skapituluje w sprawie wyroku TSUE, to mogą być dalsze kary finansowe już w innym obszarze. To jak się powinna zachowywać opozycja, pana zdaniem, panie prezydencie? Czy powinna wspierać rząd? No bo jednak chodzi o pieniądze dla Polski. Czy zachowywać wstrzemięźliwość? Czy może opozycja, iść ramię w ramię z Komisją Europejską? Opozycja robi
powinna robić to, co robi. Powinna naciskać na rząd, na obóz rządzący, aby wycofał się z psucia niezależności sądownictwa w Polsce i żądać natychmiastowej likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To jest jedyna rzecz, którą można zrobić. Panie prezydencie, wrócę teraz, przejdę teraz do manewrów Zapad 2021. To jest realne zagrożenie dla Polski. 200 tysięcy żołnierzy i białoruskich, i rosyjskich w pobliżu polskich granic. Proszę pana, nigdy nie będziemy w 100% bezpieczni i zawsze będzie jakiś margines zagrożenia. Ale proszę zwrócić uwagę, że te ćwiczenia Zapad, one były, są od lat i nigdy rząd polski, żaden rząd polski nie reagował w ten sposób, że przesuwa dywizję pancerną czy dywizję zmechanizowaną z pod Szczecina na pod Włodawę. Jeśli pan pozwoli, dzisiejszy komunikat NATO, skala i zakres poprzednich ćwiczeń Zapad znacznie przekroczyły zapowiedziane. To prawda, one są coraz większe, ale to wcale nie oznacza, że NATO dostrzega takie zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów członkowskich, w tym Polski, że chciałoby wysłać tutaj wojska dodatkowe nad granicę. To jest przesadzona reakcja, mająca na celu głównie zrobienie wrażenia na opinii publicznej w Polsce. Czyli nie wprowadzał pan stanu wyjątkowego, gdyby pan był prezydentem dzisiaj? Dywizji zmechanizowanej to naprawdę nie bagatela. Niepotrzebne przerzucanie dywizji to są niepotrzebne wydatki i straszenie ludzi perspektywą wojny. To może być jedna z przesłanek wprowadzenia stanu wyjątkowego. Pan, gdyby był prezydentem, rozumiem, nie wprowadzałby pan tego stanu. Nie, no wie pan, ściągać dywizję spod Szczecina po to, aby tutaj dodatkowo wzmocnić granicę przed uchodźcami, to jest nonsens, to jest niepoważne. Państwo polskie powinno być państwem zachowującym się w sferze obronności, a więc także wiarygodności sojuszniczej, poważnie. Niech pan zwróci uwagę na to, że Sojusz Północnoatlantycki milczy w tej sprawie. Dzisiaj wydał komunikat, którego fragment przytoczyłem. Milczy w sprawie przerzucania wojsk na granicę z Białorusią. Milczy w sprawie, żadnych reakcji nie podejmuje. Ocenia tylko, zgodnie pewnie z prawdą, że skala tych ćwiczeń jest większa, bo te ćwiczenia Zapad toczą się praktycznie od granicy Rosji z Estonią po granicę polsko-białoruską. Wrócimy do tego tematu, jeśli pan pozwoli, jeszcze w naszej części internetowej. Jeszcze chciałem pana zapytać a propos nonsensów, o których pan wspomniał. Czy nonsensem nazywa pan słowa Sławomira Nitrasa o piłowaniu katolików? Z tego spotkania w Olsztynie. Tak. Uważam, że to jest absolutnie błędna i nieprawdziwa ocena sytuacji. Ja też jestem katolikiem, a nie czuję z tego powodu żadnego posiadania jakichkolwiek przywilejów. Rozumiem, że miał na myśli pewnie różnego rodzaju rozwiązania preferujące kościoły, nie tylko zresztą katolicki, w różnych obszarach podatkowym i tak dalej, ale od polityka należy oczekiwać, że w tych sprawach tak delikatnej natury będzie się wypowiadał precyzyjnie. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Naszym gościem jest Bronisław Komorowski, były prezydent. Zapraszamy na ciąg dalszy naszej rozmowy w radiu internetowym RMF 24, na stronie internetowej, a także na stronie portalu interia.pl, no i oczywiście w mediach społecznościowych. Panie prezydencie, dlaczego pana nie było na kampusie Rafała Trzaskowskiego? Nie zaprosili pana? Nie, nie byłem. Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale chciałby się pan pojawić? Nie, specjalnie nie odczuwam takiej potrzeby. A dlaczego, panie prezydencie? W końcu to spotkanie z młodymi ludźmi, być może z młodymi wyborcami? Ja już nie jestem taki młody, mam swoje lata, więc za to mam udawać młodzieniaszkę. No ale byli też starsi od pana, albo ludzie z pańskiego pokolenia. Adam Michnik był na tym spotkaniu. No to widocznie chciał i bardzo dobrze. Ja nie miałem takiej potrzeby. A uważa pan, że Platforma zmierza w dobrą stronę? To zależy, to się nie da tak odpowiedzieć jednym zdaniem. Z jednej strony na pewno ruszyła z kopyta do przodu, ale budując swoją pozycję, czy odbudowując swoją pozycję lidera po stronie opozycyjnej, ale nie znalazła jeszcze sposobu na odebranie choćby części głosów Prawu i Sprawiedliwości. A panu się podoba ten skręt w lewo polityków Platformy i tego głosu, który słyszymy w Platformie? A to już jest stara sprawa historycznej chyba bardziej natury. Nie, mówię o tym powrocie Donalda Tuska i o tym takim ostrym stawianiu granic.
Ja o niej mówiłem wielokrotnie, że tu upatrywałem między innymi słabości Platformy Obywatelskiej, bo nie ma, tak to już było, że wielkie dni Platforma przeżywała wtedy i miała wielkie sukcesy, gdy miała jednocześnie mocne, wyraziste skrzydło liberalne, ale bardzo mocne skrzydło konserwatywne. I kiedy, co miała zapisane w deklaracji ideowej, że jest partią konserwatywno-liberalną. To znaczy, że dzisiaj by się pan próbował porozumieć z Jarosławem Gowinem? Ja dzisiaj nie muszę się z nikim porozumiewać, ale życzę Jarosławowi Gowinowi, aby znalazł wspólny język z opozycją, a szczególnie tą częścią opozycji, którą pewnie ma pokrewne poglądy na wiele kwestii natury ideowej. Pytam o to dlatego, że Donald Tusk... Konserwatywnej. Pytam o to dlatego, że Donald Tusk ma zupełnie inne zdanie, raczej nie pała chęcią do tego, żeby z Jarosławem Gowinem iść pod rękę. Żałuję i uważam to za błąd. A uważa pan również za błąd ten hejt, który wylał się na Pawła Kukiza, że należało się z nim porozumiewać, a nie wchodzić z nim w ostry konflikt? No wie pan, proszę mnie zwolnić z obrony pana Pawła Kukiza. Myślę, że jak pan to nazywa hejt, no na pewno jest on sam to nazywa. Bardzo, jest czasami bardzo niewybredny, ale powiedziałbym, po pierwsze, nie dorasta do pięt, jeśli chodzi o sposób wyrażania swoich opinii publicznych przez pana Pawła Kukiza właśnie, w stosunku do innych. A po drugie, jest powiedziałbym, te pretensje jego wyborców, jego kolegów, także no ja w pełni rozumiem, aczkolwiek jestem generalnie dosyć daleko od tych poglądów. No, jeżeli ktoś chce wchodzić do polityki, musi ponosić odpowiedzialność politycznej natury za swoje zachowania. To, co zrobił pan Paweł Kukiz, no w moim przekonaniu, według mnie przynajmniej jego przyjaciół licznych, i to politycznych, i tak powiem muzycznych, no nosiło znamiona jakiejś korupcji politycznej i zdrady. Ale to lepiej trzeba było się z nim dogadać może, a nie wchodzić z nim tak ostry konflikt. No, kto miał się z nim dogadać? No na przykład Platforma Obywatelska. Nie mogli się z nim dogadać. No. Jego właśnie przyjaciele się nie mogli z nim dogadać i oni mają do niego pretensje. No Platforma, powiedziałem, według mnie tylko patrzy na to z takim jakimś chyba zażenowaniem i politowaniem, no bo przecież pan Paweł Kukiz jest w tej chwili koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. No każdy ma takich koalicjantów, na jakich zasłużył. Panie prezydencie, wróćmy do tego, co się dzieje na naszej zachodniej granicy. Czy my toczymy wojnę hybrydową? Pan mówi o zachodniej granicy? Oczywiście o wschodniej, tak. A widzi pan, ja myślę, że to też freudowska pomyłka, no bo widzi pan... Ja się muszę zastanowić, dlaczego freudowska pomyłka. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której rząd mówi, że jest wojna hybrydowa na wschodzie i mówi, że już nam wypowiedziano na zachodzie również wojnę hybrydową. No to dalszy ciąg powinien być taki, że jak przerzucano 12. Dywizję spod Szczecina pod Włodawę i gdzieś pod Białystok, no to pewnie Brygadę Warszawską przerzucą teraz gdzieś nad Odrę. Ale nie bagatelizujmy tego, panie prezydencie. Jest ta wojna hybrydowa, czy nie? A pan Błaszczak pewnie w ramach odpierania tej rzekomej wojny hybrydowej, no będzie pewnie wyśle jeszcze marynarkę wojenną na rzekę Bóg pograniczną. Czyli uważa pan, żadnego zagrożenia nie ma? Jest to groteska. No zagrożenie jest zawsze. Tylko trzeba wiedzieć, jak na różnego rodzaju zagrożenia odpowiadać. Nie można odpowiadać w sposób śmieszny i przesadzony. Więc oczywistą sprawą jest, że Rosja Putina i także Białoruś Łukaszenki toczy z nami, z całym światem zachodnim wojny hybrydowe różnego rodzaju. I to jest od 2014 roku obecne, gdy byłem prezydentem, przecież był atak na Krym. No i proszę panu powiedzieć, że wtedy reakcją normalną było to, że prezydent, ja zwoływałem co miesiąc posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem opozycji, gdzie opozycja była informowana o sytuacji, była informowana o zamierzeniach polskich, była jakby była namawiana do zajęcia konkretnych stanowisk, na przykład proukraińskich. Teraz nikt takiej pracy nie wykonuje, więc ja oceniam, jeżeli prezydent nawet nie ma ochoty zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, organu konstytucyjnego przecież, no to znaczy, że sam ocenia to jako zagrożenie fikcyjne. Ben Hodges, dowódca sił amerykańskich w Europie, były dowódca sił amerykańskich w Europie, cytuję za Dziennikiem Gazetą Prawną, mówi, że teraz sytuacja
sytuacja jest inna, bo po sfałszowanych wyborach prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę Białoruś jest krajem niestabilnym i sytuacja może być groźniejsza niż w poprzednich latach. Ale absolutnie, ja dodam do tego, na przykład to już stało się faktem, że armią białoruską dowodzi dowództwo rosyjskie. No i na to należy rzeczywiście szukać odpowiedzi, ale na pewno nie jest odpowiedzią przerzucanie dywizji nad granicę. Bo do czego to ma prowadzić? Jaki nasz sens naszej obrony i koncepcja obrony była, jest i według mnie będzie zawsze oparta przede wszystkim o solidarną reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego jako całości, a nie na reakcję samodzielną Polski w postaci przerzucania dywizji i innych oddziałów zbrojnych. To jest sprzeczne z koncepcjami obrony terytorium państwa polskiego. I jest w ogóle teatrem tylko i wyłącznie obliczonym na to, że się przestraszy nie Putina, nie Łukaszenkę, tylko własną opinię publiczną. Czyli to jest zarządzanie strachem, zarządzanie państwem za pomocą strachu? Tak, jest taka metoda polityczna, zarządzanie polityką, państwem poprzez strach. To jest wywoływanie kryzysu, nawet jak on nie jest rzeczywisty, opisywanie go po to, aby ludzie się bali, bo jak ludzie się boją, to w sposób naturalny zawsze lgną bardziej. Ale panie prezydencie, są możliwe incydenty graniczne, czy pana zdaniem to jest absolutny wymysł? No zawsze są możliwe. One były możliwe i miesiąc temu, i rok temu, i 4 lata temu, i 10 lat temu, i będą możliwe za lat 5 i za 50. No i co, jakie z tego wnioski wyciągamy? Poważny polityk wyciąga takie wnioski, że należy oczywiście umacniać granice, należy wzmacniać polskie siły zbrojne, wzmacniać nasz sojusz polityczny poprzez przyzwoite członkostwo w Unii Europejskiej, wzmacniać nasz sojusz północnoatlantycki, a nie to, żeby podnosić dywizję zmechanizowaną. No proszę pana, to są niepoważni politycy, to są ludzie niedojrzali, którzy chcą sobie odpomachać szabelką. Powiedzieć, że jestem tym zażenowany i zaniepokojony, bo w przyszłości, jak to się okaże metodą skuteczną, jeśli chodzi o sondaże opinii publicznej, a tak na to wygląda, to i inni będą, ten sam rząd albo inni będą też takimi szabelkami wymachiwać. Jak byle co się wydarzy, właśnie będzie incydent na granicy, no to podniosą całe brygady pancerne na przykład. To niszczy polską politykę i polską wiarygodność w Sojuszu Północnoatlantyckim. A propos polskiej polityki, panie prezydencie, pan wraca do polskiej polityki, Donald Tusk wrócił i widział pan, co się dzieje z sondażami Platformy Obywatelskiej? Nie, no widzę i z satysfakcją notowuję, że powrót Donalda Tuska bardzo podniósł w górę notowania Platformy. A pan mówi, że nie chce się pojawić na kampusie. Ale chciałbym to powiedzieć, jeszcze raz mówię, jestem z tym bardzo usatysfakcjonowany, ale niepokoi mnie to, że ten wzrost notowań Platformy głównie oznacza osłabienie partii, innych partii opozycyjnych, głównie Szymona Hołowni i trochę Lewicy. Natomiast cała sztuka działania opozycji powinna być nastawiona na to, żeby odebrać część głosów PiS-owi, tych rozczarowanych, tych zniechęconych do PiS-u. To będzie pan to robił? Będzie pan tworzył jakiś blok, na przykład z PSL-em? Gigantycznymi zarobkami, a teraz drożyzną, która przecież nas wszystkich będzie niszczyła za chwilę. Więc to jest sztuka. Dlatego zapowiadałem to, że bardzo chętnie wspieram, jeżeli ktokolwiek mnie prosi z kolegów z Platformy, różne ich działania w terenie i bardzo chętnie to robię, ale również jestem absolutnie otwarty na wspomaganie PSL-u czy koalicji. A co to znaczy, że pan jest otwarty, panie prezydencie? I pana Hołowni. To znaczy, że jestem otwarty na ich prośby, jeżeli takowe będą. Ale również na inicjatywy polityczne? Ja nie zamierzam wracać do żadnej polityki partyjnej, bo w 2010 roku wyrzekłem się członkostwa w partii naprawdę, a nie na niby. To znaczy, jak obiecałem Polakom, że nie prowadzę polityki partyjnej, tak chcę pozostać temu wierny i dzisiaj jako były prezydent. Panie prezydencie, a co pan myśli o wycofaniu Amerykanów z Afganistanu? To była ucieczka, czy to była precyzyjnie przygotowana operacja? No, o precyzji to tutaj trudno mówić jakiejkolwiek.
W sensie politycznym, no to rozumiem, te przygotowania rozpoczął prezydent Trump, a skończył prezydent Biden, ale to nie wyszło dobrze, jeśli chodzi o wykonanie. To bardzo delikatnie powiedziane. Odwrotu. No to no tak pan tak sugerował. Więc ja mówię, no to oczywiście jest mocna porażka. Tyle, że ja mam gorzką satysfakcję z tego powodu, że gdy zostałem prezydentem w 2010 roku, twardo stawiałem sprawę wycofania się albo przynajmniej zmniejszenia liczebności kontyngentu natowskiego w Afganistanie i to uzyskałem na zasadzie decyzji całego NATO, która to decyzja oznaczała, że z prawie 2,5 tysiąca żołnierzy polskich wtedy pozostało już tylko chyba 400 jako instruktorzy do szkolenia armii afgańskiej. Trzeba było iść dalej tą drogą. Panie prezydencie, za dwa dni będzie 20. rocznica tego, co stało się w Nowym Jorku, zamachów na World Trade Center. Talibowie znowu rządzą w Afganistanie, no i wszyscy zadają sobie pytanie, co będzie, jeśli sytuacja się powtórzy. Czy jak rozwiązać ten problem, który będzie w Afganistanie, jeżeli będzie? No, wiele wskazuje na to, że to jednak są już trochę inni talibowie. No właśnie, wszystko wskazuje na to, że to są ci sami ludzie, bo te nowe informacje, które do nas wpływają, okazuje się, że problemy wewnętrzne dokładnie próbują rozwiązywać tymi samymi środkami, którymi rozwiązywali ich poprzednicy. Być może, ale ja obserwuję i widzę w różnych przekazach cały szereg informacji, które przynajmniej świadczy o tym, że talibowie chcą złagodzić ocenę swojej działalności, pokazać, że dzisiaj innymi metodami chcą rządzić w Afganistanie i byłoby dobrze, żeby tak naprawdę się stało. Ale oczywiście zagrożenie recydywy takiej jest, ono jest autentyczne. Na tyle, że proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj talibowie mają po tej swojej, jakby na swojej flance bardzo ostrych, radykalnych konkurentów. Więc oni już się stają, tak powiem, raczej w odbiorze fundamentalistów i radykałów islamskich zgniłymi kompromisowcami. Więc to też jest okoliczność, którą warto uwzględniać i można z nią wiązać pewne, aczkolwiek ograniczone nadzieje na przyszłość. Czyli pańskim zdaniem polscy żołnierze nie wrócą do Afganistanu? Mam nadzieję, że nie, bo to była konieczność wysłania żołnierzy, to zrobił rząd lewicy. To była konieczność w wyniku konieczności wykonania artykułu 5, na którym także zasadza się i nasze polskie bezpieczeństwo i solidarność natowska w obronie terytorium państwa polskiego. Trzeba było to zrobić, ale jest pytaniem, na ile mądrze się zachowywały konkretne rządy, które zwiększały liczebność żołnierzy. Przypomnę, że najpierw to była deklaracja o 100 żołnierzach wysłanych do Afganistanu, a potem to już było 2,5 tysiąca, z których ja doprowadziłem do tego, że zostało tylko 400 i to na zasadzie przekonania na to. Miałem, to mogę dzisiaj to powiedzieć, miałem taką ciekawą rozmowę z ówczesnym sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Rasmussenem. Duńczykiem, który przyjechał do mnie, gdy usłyszał moją pierwszą wypowiedź, że uważam, że należy zwijać tą misję w Afganistanie. Przyjechał, no my byliśmy, znaliśmy się z dawnych lat. Mówi, jak ty sobie to wyobrażasz? Co, Amerykanie się na to zgodzą? No zobaczymy, co ty zrobisz, jak cię przycisną. Ja powiedziałem, nie martw się o mnie, martw się o całe NATO. I na którymś kolejnym szczycie natowskim udało się doprowadzić do tego, do solidarnej decyzji z udziałem także Amerykanów o radykalnym zmniejszeniu liczebności żołnierzy NATO, w tym także polskich w tym kraju. Dzisiaj sytuacja jest taka, że w Afganistanie znowu rządzą talibowie, a Amerykanów już i sił NATO w Afganistanie nie ma. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Bronisław Komorowski. Wszystkiego dobrego. Bronisław Komorowski, były prezydent, był naszym gościem. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.